Ćwiczenie, dzięki któremu popracujesz nad neutralnym ustawieniem miednicy za pomocą aktywacji wewnętrznej strony uda, prostowników grzbietu, no i w pewnym wymiarze ruchu także mięśni pośladkowych. Początkowe ustawienie, stopy dwa razy na szerokość bioder, kolana 90 stopni bądź troszkę więcej, pięty zaparte w podłogę. I teraz ruch wyobraź sobie w ten sposób. Chcesz wypchnąć pupę za siebie i jednocześnie włożyć brzuch między uda. Schylaj się do kąta około 45 stopni. Na powrocie pomagaj sobie, odpychając się delikatnie nogami i piętami od podłogi. Proponuję przed każdym powtórzeniem nabrać powietrza, rozepchać brzuch, tak jakbyś miała pas, który chcesz tym brzuchem na zewnątrz rozepchać. No i wydech na powrocie. Ćwiczenie możesz wykonać z obciążeniem, ze sztangą. Kiedy trenujesz typowo siłowo, żeby się wzmocnić, 30-40 kg może nadać się idealnie, a kiedy coś boli, coś ciągnie, trenujesz rehabilitacyjnie, nada się nawet zwykły kij odmiotły.